Siemano, to co dla was przygotowałem jest naprawdę epickie. Tym razem przeszedłem samego siebie i zrobiłem coś, czego nie zobaczycie nigdzie indziej. Dodałem najprawdziwszego skina Hagiwagi do Stumble Guys i stałem się jego jedynym i wyjątkowym posiadaczem. Musisz po prostu oglądać ten odcinek do końca, żeby zobaczyć, jak epicko wygląda nowy skin Hagiwagi z Poppy Playtime w Stumble Guys. Lecz zanim, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem, bo na 6000 łapek w górę robię giga opening Stumble Guys za ponad 500 zł. A jeżeli nie zostawiłeś jeszcze suba z dzwoneczkiem, to nie ma na co czekać, bo takie materiały, kozackie materiały ze Stumble Guys pojawiają się na tym kanale non-stop. Dodatkowo możesz zdobyć 1600 gemów. Napisz komentarz dotyczący odcinka, a będziesz miał szansę je zgarnąć. Czy ci się udało? Dowiesz się na moim Insta PrzemaPBG, którego musisz koniecznie zaobserwować. Jedziemy z tym śledziem. Ale słuchajcie, zanim wejdziemy tutaj w opcję dostosuj, czyli naszą szafkę ze skinami i pokażę wam najprawdziwszego Hagiwagi w Stumble Guys, to pootwieramy sobie troszeczkę spinów. Ja nigdy jeszcze nie kręciłem kołem fortuny w Stumble Guys, możecie wierzyć albo nie, ale nigdy tego nie robiłem, ponieważ zawsze bałem się, że wypadnie mi coś specjalnego i chciałem, żeby moja reakcja była na odcinku. Także zobaczcie, mamy aż 1625 gemów i będziemy otwierać za to, słuchajcie, naprawdę dużo, bardzo dużo skrzyneczek. Zaczynamy od skrzynki za 55 gemów. Zobaczymy, co tutaj nam wyleci. Sprawdźmy tutaj, może otwórzmy skrzyneczkę na początek dwie, te słabsze. Uwaga, uwaga, czy będzie coś specjalnego, albo chociaż jakaś legenda? Rzadki pingwinek. No, ładny skin, ale nie urywa. Nie urywa tylnej części ciała, bo nie jest to... Ajajaj, myślałem, że będzie tutaj epika, to tylko jakaś podróba Cristiano Ronaldo. Tylko Robercik Lewandowski, tylko Robercik Lewandowski, najpotężniejszy Polak w Polsce, a nie jakiś Christopher Waldo, czy tam inny cwaniaczek. Dobra, otwórzmy sobie tutaj rzadszą skórkę. 5 skrzyneczek, 3% na legendę, ale nie możemy tutaj chyba coś specjalnego trafić. Tutaj możemy coś specjalnego, ale stać nas na razie tylko na dwie skrzyneczki. To zostawimy sobie na koniec. Najpierw otwórzmy sobie 5 spinów za 450 gemów. I może jakaś legenda? Będzie legenda? Proszę, ja trzymam mocno kciuki! I jakaś czarownica. No dobra, jest Halloween, w sensie zaraz będzie. Ale ja chcę coś legendarnego, ja chcę... Dropić legendy, a nie jakieś tam... Śmieszne skiny, to jest najważniejsze, widzowie, w życiu. Możecie napisać w komentarzu, czy wy macie jakąś legendę w tym momencie. Napiszcie w komentarzu, czy macie legendę na swoim koncie, bo ja też chcę ją mieć. I uwaga! Ajajaj, widzowie! Mogliśmy mieć Supermana, to byłby naprawdę super trafa. Tak to znowu zostaliśmy z ręką w nocniku, z jakimiś rzadkimi skinami. Powiem wam, że fajne są te skiny. Naprawdę fajnie je się otwiera. Ja chcę jeszcze więcej. Lecimy jeszcze. 7. Szczęśliwa 7. To musi być to, widzowie. Legenda musi być trafiona w tym odcinku. To jest pewniaczek, widzowie. Jakiś epicki robocik. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ja już zacieram ręce. Ja już tutaj będę miał reakcję. Ajajaj, znowu. Król. Był tam król. Mogliśmy być królami tego polowania, ale niestety znowu przeleciało. To jest takie okropne, że te skiny tak przelatują. Zawsze najlepsze. Tak w ostatnim momencie przesunie się. To jest takie nieprzyjemne. Na razie same epiki. No niby spoko. Spoko, że jest jakiś epik, jest czasem jakiś ciekawszy skin. No ale my chcemy... No... znowu było tak blisko, widzowie. Widzowie, dlaczego? Dlaczego takie to jest wszystko przeciwko mnie? Przeciwko nam? A, właśnie, możecie przy okazji napisać w komentarzu także do tego pytania o legendę. To napiszcie też, czy chcecie, żebyśmy zrobili jakiś giga, naprawdę giga opening w Stumble Guys. O, może umówmy się na jakiś próg łapkowy. Powiedzmy, jeżeli tutaj będzie 6000 łapek w górę pod tym filmem, to nagrywam giga opening Stumble Guys. Słuchajcie, za 400 zł, albo nawet za 500. Za 500 zł nagramy giga opening, także zostawcie łapkę w górę już teraz i otwórzmy sobie jeszcze tutaj rzadkie skórki i przechodzimy do czegoś specjalnego. Coś specjalnego musi być w kolejnej skrzynce, a może tu będzie legenda? Nie, rzadki, jakiś świąteczny elf? No nie, no nie, nie chcemy tutaj jeszcze świąt, my chcemy obchodzić... Legenda! Ajajaj! Ajajaj, widzowie! To już prawie mieliśmy to, prawie to mieliśmy, ale prawie robi niestety wielką różnicę. Przechodzimy do czegoś specjalnego. Otwórzmy tutaj dwie skrzyneczki. Dwie skrzyneczki, spróbujmy. Może akurat to będą te szczęśliwe. Dla nas ten dzień okaże się szczęśliwy, albo chociaż legenda? Nie, nie, widzowie, aż taki totalny niefart bym miał tutaj. To nie może być prawda, legenda! Znowu przeskoczyło. No nie, widzowie. Niestety, nie trafiliśmy nic dobrego. A,
ale słuchajcie, to jest moment, to jest ten wiekopomny moment, w którym pokażę wam najprawdziwszego Hagi Wagi Stumble Guys. No i słuchajcie, wydarzyła się rzecz niesłychana, nie kłamałem widzowie, zobaczcie, najprawdziwszy Hagi Wagi, to nie jest żaden fotomontaż, popatrzcie, normalnie mogę go obracać w Stumble Guys, rzuca cień i się nawet porusza, widzowie, czy wy to widzieliście? Nie sądziłem, że są mody do Stumble Guys, ale udało mi się zrobić moda i po prostu dodać Hagi Wagi, czyli naszego ulubionego bohatera z Poppy Playtime do Stumble Guys, czyli też naszej bardzo fajnej gry, którą ja bardzo lubię i ja nie mogę się doczekać, widzowie, kiedy nim zagram, bo on jest normalnie grywalny, możemy grać z innymi ludźmi w skinie Hagi Wagi, to jest w ogóle niesłychane, także musicie tutaj za to zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z modów, bo tu możliwości są także nieograniczone. Zróbmy to, widzowie, robimy to, każdy zostawia teraz łapkę w górę i suba dzwoneczkiem, jeżeli tutaj będzie tych łapek w górę naprawdę, naprawdę dużo, to nagram kolejny odcinek z modami, a my tymczasem klikamy zagraj. Słuchajcie, zobaczcie, najprawdziwszy Hagi Wagi w gierce, czyli to jest faktem. Nie ukłamałem was, widzowie, normalnie Hagi Wagi jest tutaj i będziemy nim grać i inni gracze też będą go widzieć, to jest po prostu niesamowite, jak to jest możliwe, a my lecimy tutaj i mam nadzieję, że uda nam się załapać do 16 i patrzcie, jest Hagi Wagi w grze, jest Hagi Wagi w grze, ale to wygląda po prostu kozacko, widzowie, jak ja się jaram, połączenie moich dwóch ulubionych gier i mamy też tutaj Banzobani dodatkowo, co tutaj się stało, widzowie, wcześniej tego nie zauważyłem, czyli kolejny odcinek to może być odcinek, w którym zagramy Banzobani, ponieważ widzę, że tutaj też mamy go w grze, to jest niesamowite, co tutaj się, moi widzowie, dzieje i uwaga, musimy to przejść, bez potknięcia, Hagi Wagi, zrób to, uciekam wentami, goni Hagi Wagi, zapraszam na wszystkich do strasznej zabawy, yo, ej, o, bez potknięcia będzie, ale S, robimy to, widzowie, na pełne i lecimy, Banzobani tutaj nas nie prześcignie, uwaga, jest, przechodzimy, czy jako czwarci, widzowie, widzicie, to jest moc prawdziwego byka. Lećmy, lećmy po złoto, po koronkę, dawaj, 3, 2, 1, ju, dobrze, dobrze, wszystko dobrze idzie, już ktoś odpadł, już jakieś słabiaki odpadły, ale Hagi Wagi trzyma się mocno, patrzcie, jak on się śmieje z innych graczy, że oni są tacy słabi, dawaj Hagi Wagi, lecisz, robisz ich na chillu, dobra, jeszcze już 3 osoby spadły, niech ktoś jeszcze tutaj spadnie. To już jest ten moment, kiedy ktoś już może. Ja wam pozwalam, żeby ktoś tu spadł. 4 osoba, proszę, 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 żeby ktoś spadł. Teraz musi ktoś spać. Jest, 4 osoby już spadły. Oj, nie, to się nie może tak skończyć. Nie, Hagi Wagi spadł. Ale przeszedłem, ale fart, ktoś spadł wcześniej niż ja. IQ 200, widzowie, IQ 200. I lecimy dur z tą gierką. Honey drop. Spoko całkiem mapka. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać, bo jesteśmy już tutaj naprawdę blisko i ktoś tutaj już odpadł z automatu? Jak to się w ogóle stało? Dziwne, jakieś tutaj dziwne bugi w Stumble Guysie są, ale my trzymamy się dalej, lecimy sobie tutaj po tych plasterkach miodu. My tutaj mamy tutaj coś pod sobą, widzę, że jeszcze coś pod sobą, bo dobrze, trochę spadliśmy dużo pięter, 2 osoby na razie tylko odpadły, a tam na dole, o nie, ktoś na dole tam naprawdę zrobił pustkę, pustkowie, no ta gierka może być ciężka, widzowie, naprawdę, to może być ciężkie do przejścia, ale ja trzymam kciuki. Już spadły 4 osoby. To może być ten moment, to może być ten czas, to może być ta chwila, w której uda nam się. Dobrze, kolejna osoba powinna spaść. Nie, tak, spadła. Zostaliśmy tylko ja i jeszcze ktoś na dole chyba. Nie wiem, nie widzę tej osoby. Ale jest, trzymajmy się, dobrze. Dobrze jest, na luzaku. Trzymajmy tą presję, nie wiem, gdzie jest tam ta kolejna osoba. Ja jej totalnie nie widzę, ale... O nie. Cofajmy się w drugą stronę. On musi spaść. On tam nie ma już miejsca. My to wygramy. My musimy mieć koronkę. Widzowie, teraz albo nigdy. On musi teraz odpaść pierwszy. Nie, to się nie dzieje. Nie dzieje się. Ale było blisko wygranej i koronki. Widzowie, jest uśmiechnięty Hagi Wagi. Zobaczcie, zadowolony z tego, że jest chociaż drugi. Ważne, że nie spadliśmy pierwsi. Odbieramy 20 pucharków, 1500 expa i jest dobrze. Mam nadzieję, że kolejne gier uda nam się wygrać, także zostawiajcie łapki w górę oraz suby z dzwoneczkami. Po więcej takich odcinków z modów, które na pewno was zaskoczą. Oglądajcie odcinek, który tutaj wam się właśnie wyświetla, żeby zobaczyć, czy Akinator zna wszystkie skiny ze Stumble Guys.